Tutaj też jest dobra opcja. Pan śpi. A tutaj się mięso z kokosa suszy i widać, że sprzedają na kilogramy. Proszę Państwa, jesteśmy w miasteczku, nawet nie wiem jaka nazwa, sorry, nie mogę powiedzieć. Tutaj jest, nie mogę powiedzieć, nie wiem po prostu. No i tu będziemy jedli w tej kalenderii. To tak wygląda mój obiad, w sumie śniadanie. Dwa razy ryba po grecku. No i warzywka i ryż. Ah, this is what they ate this morning in the market. Nawet nie zauważyłem, ile tutaj wiatraków jest, ale w sumie faktycznie tak nie jest gorąco. W takim miejscu bez wiatraków bardzo gorąco. Bo będziemy spali pod namiotami na szczycie góry. No i zapomnieliśmy, ja i Chris zapomnieliśmy wziąć koców, więc mamy nadzieję, że tu się uda coś. Aha, okej, okay. A to jest market tylko z owocami w sumie, ale może tam coś będzie. Sympatyczny pan sprzedawca się uśmiechnął, zobaczmy co ma w ofercie. Suszone ryby. No, too late. Leja zerwała całą wystawę orzeszków. Bo tutaj widzicie, tak jak ta pani wyrywa. Koców szukamy, no bo pod czymś trzeba spać w namiocie w górach. To są do tytoniu palenia. Jakieś liści, to jest chyba z liści papai, jeśli się nie... To już jak papierosy, ale z tego co mi mówili, to do tego wsadzasz tytoń, a to jest liście papai. So you put inside the... Yes, tobacco. Okay. And this is the leaf from mango? Papaya. Papaya? Papaya. The leaves is from papaya or... Lomboy. Lomboy? Lomboy. Ah, Lomboy. Okay. Thank you. Na górę się wchodzi i tutaj ponoć są jakieś kosze. Zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle. Jakaś składownia, ok. Tutaj w ogóle jakaś kuchnia. Jaki ukryty wielki sklep. Shiny, shiny. What the real Russian girls really need. Co znalazłeś? Koce? Dragon. Ben tam. A Ben coś tam. Ładny kolor. Fajna opcja. Drewniano-bambusowy mostek pomiędzy drzewami mangrowca, czyli tymi drzewami, które rosną w morzu. Tutaj widać. Teraz jest odpływ, ale jak jest przypływ, to pewnie jest tutaj woda. Weszliśmy do destynacji. Final destination. Ciekawe, czy tu chyba w ogóle nikogo nie ma. Ale jazda.
patrzcie na to, nikogo tutaj nie ma. Ale fajnie. Nobody here. Offering a chicken. There are bloods. Tutaj idziemy do tej jaskini, gdzie są napisy na ścianach jakieś pradawne. Where is the lemon? We need to take a small boat and go there. Close. But these caves are there. Okay. So what? We cannot go there? We cannot. No, it's closed. Okay. Normally we should take the small boat. Musimy wziąć te małe łódki, ale nikogo nie ma. Nawet elektrykę mają tu doprowadzoną. Słuchajcie, powiem wam w skrócie, jak wygląda na chwilę obecną sytuacja lokalnej turystyki na Filipinach. Te 3 dni jeżdżenia po wyspie Bohol dały taki mały rekonesans. Bardzo dużo turystycznych miejsc jest pozamykanych, ale są pozamykane w taki sposób, że da się do nich dojść, więc tak naprawdę dla osoby, która mieszka na Filipinach, nie ma tutaj turystów. No nie oszukujmy się, nie ma tutaj turystów na tą chwilę. Ale lokalna turystyka jakoś tam działa. Ci ludzie, którzy mieszkają tutaj na wyspie, mogą się przemieszczać w miarę. Checkpointy, które były porozkładane, one hipotetycznie jeszcze funkcjonują. I tam jacyś ludzie czasami siedzą, żołnierze, policja, czasami nie siedzą. Nie zatrzymują już praktycznie nikogo na tych checkpointach. Ciekawostka taka, że prezydent Duterte powiedział, że jak się zaczepi 1 milion ludzi, to otworzy Filipiny. Później powiedział, że jak 2 miliony. Ale ostatnio, dosłownie kilka dni temu, właśnie mówił o tym, że trzeba otwierać gospodarkę, trzeba otwierać kraj, trzeba dać możliwość ludziom powrotu do pracy. Także jakaś tam iskierka nadziei jest. Dla osób takich jak ja, ta sytuacja, która jest teraz, jeśli chodzi o zwiedzanie miejsc, jest ok, bo jedziemy sobie na przykład właśnie w takie miejsce, gdzie no mieliśmy zobaczyć te jaskinie, nie udało nam się tam dotrzeć, bo nie było tam nikogo. Mogliśmy w sumie na przypał tą łódkę wziąć sami i płynąć, ale byłoby to totalne przekroczenie jakby prawnych limitów, więc nie zrobiliśmy tego. Ale ogólnie wodospady niby zamknięte, ale można tam dojść, lokalni ludzie tam chodzą i wiele innych tego typu miejsc, które niby nie funkcjonują, ale jednak funkcjonują. I wszystko jest tutaj taką grą pozorów tak naprawdę. Jakby media podtrzymują tą narrację tego, co się dzieje, no ale funkcjonowanie i życie tutaj i ta lokalna turystyka, no taka jest też jakby taką grą pozorów. No można, nie można, hotele są otwarte, restauracje są otwarte, niby na 50%, nikt za bardzo na to nie zwraca uwagi. Takie trochę to wszystko dziwne, ale nie jest źle. Najważniejsze, że iskierka nadziei jest, bo prezydent powiedział, że niedługo się otworzą Filipiny, więc ja wierzę, że jeszcze w tym roku będzie możliwość przylotu tutaj. Miejmy nadzieję, że to będzie w połowie roku, a nie na koniec. No a w ogóle miejmy nadzieję, że to będzie w tym roku. Wracamy. Tak wygląda droga powrotna. Z górki na pazurki. Coś nieżywego tutaj. Ah, this is dog, you see? Dog? Cieluść. Wow. Kurde, what to pies. What's that? Dog. Widać szczękę. Thank you. Rajskie widoki w ucieczce do raju to w sumie jak kotlet schabowy w niedzielę w polskiej rodzinie. Mm-hmm.
Piękna plaża z białym piachem. Taki to pożyje. A propos taki to pożyje, ten tekst jest najczęściej wpisywanym komentarzem na Facebooku wśród... najczęściej powtarzającym się komentarzem na Facebooku. Coś takiego, rok temu czytałem taką właśnie informację, ciekawostkę. Taki to pożyje. No, taka prawda. Jakby ktoś chciał znaleźć Anda White Beach Resort. Lokalne płetwy. Zobaczcie. Zrobione. Z jakiego drzewa, wiesz może? Nie. Ale z drewna, no. Tu się wkłada noga. Size what? Universal. Yes. Pan chce nam sprzedać działkę. Thank you. Krzysiek dobrze tutaj powiedział, że to jest serwis samochodowy. Przyjechaliśmy do najfajniejszej jaskini, w której mieliśmy się kąpać i skakać. Zobaczcie, jaki kozak, pomimo tego, że już jest ciemno, bo słońce jest... No, sorry, kurde, muszę znaleźć lepsze miejsce. What the fuck? Happening on. Wow. A, tutaj się odbija trochę wody. No, pomimo tego, że jest... późno już, to tak to wygląda, ale tutaj jest mega, jak jest słońce w zenicie, to mega to wygląda. No i chcieliśmy tutaj skakać, pływać i nurkować, no i już niestety. Nie ma jak się wspiąć z powrotem. Była taka drabina, teraz jej nie ma. Centrum Andy. Downtown. Excuse me. Hello. Where we can park? We want to stay in your place. Here, it's okay? Я не знала, что вы ездите на этой штуке. Это так смешно. Wylądowaliśmy w miejscu, w którym są takie zwierzę. Parrots, right? Tak. They talk. Yeah. Visaya. ¿Cómo estás? Hola. Hello. There's a part that will say ugly or pretty. Mm. Pretty. Ah, she's a bitch. Tak wygląda miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. Taki guest house odjechany w sumie. Jest muzyka, mam nadzieję, że będę mógł monetyzować. Wow. That's so cool. No i tutaj restauracja. It was a big bat here. Tutaj jest ryba, która gryzie w paluchy. Crocodile fish. Crocodile fish, czyli z rzeki Memphis. Z rzeki Stanów. Memphis. Ja nie wiem, dlaczego ja powtarzam, bo to słychać, jakbym tłumaczył.
Zobacz, co to jest. Widać ją? Tak, tutaj. Okej. Okay. Tylko nie, nie było wyskakuje. No, znaczy, okej, okay, tak. O. Nazywa się krokodylki. Krokodylki. No kurde, najbardziej odjechane akwarium, jakie widziałem być. Ręcznik jest na wynajem, 50 peso za ręcznik. Pokoje tak wyglądają. No ale 60 peso, czyli co, 50 zł. Yes, water. But not cold if you have. Eksplorujemy wioskę i dziewczyny poszukują lodów. Coco Loco Cafe, czyli szalony kokos. Sklep. Dziewczyny coś kupują, zobaczmy. O, dobrze zaopatrzony. 3 minuty od naszego resortu jest ta plaża. Tam tą mańkę są góry. Fajnie wyglądają. Nikogo nie ma prawie na plaży. No tam ktoś tam jest. Sorry za wiatr. To miejsce zobaczycie w kolejnym odcinku. Okazuje się, że będzie trzeci odcinek z tej wyprawy. Nie udało mi się zmieścić wszystkiego w tym odcinku, ale myślę, że to dobrze, bo dużo miejsc jest jeszcze fajnych do pokazania, które my widzieliśmy, wy zobaczycie właśnie w kolejnym odcinku. No i było trochę mniej mojej twarzy. Myślę, że moja twarz nie jest najważniejsza. Niektórzy nawet pisali czasami, że właśnie fajnie, że pokazujesz mniej twarzy. Czasami będzie więcej, czasami mniej twarzy. No, w tym odcinku było akurat mniej. Trzymajcie się, zdrówka i sendlo. Wpadajcie na ucieczkę do raju, bądźmy tu i teraz wszyscy, tylko tak zmienimy ten świat na lepsze.